Właśnie znajduję się na przystanku tramwajowym Goworka 02, ale tutaj nie ma żadnych tramwajów. Najbliższy przyjedzie 2 września 2024 roku, a przynajmniej takie aktualnie są plany, bo dokładnie w tamtym miejscu powstają nowe rozjazdy, aby w przyszłości tramwaje pojechały na Rakowiecką. Jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o budowę tramwaju na Rakowieckiej na całym zakresie? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Rakowiecka. Witam Was tutaj, cześć, tam znasz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Rakowiecka, tutaj prosto z nad ulicy Goworka, gdzie powstaje nowy tramwaj do Wilanowa, który aktualnie jest nieczynny i tramwaje nie dojeżdżają nawet na Gagarina, ani do Sielc, ponieważ trwają prace przy przebudowie części tutaj na Rakowieckiej, Goworka i Płaskiej wraz z naprawą tego, co zostało zepsute w ramach budowy tramwaju do Wilanowa. W skrócie, wszystko tutaj jest realizowane, to są dwa place budowy, tramwaj do Wilanowa i tramwaj na Rakowiecki. Tramwaj na Rakowiecki jest realizowany przez tego samego wykonawcę, co tramwaj na Gagarina, jakbyście byli ciekawi. Natomiast krok po kroku Wam dzisiaj opowiem o tym, co się tutaj dzieje na tej budowie, no i oczywiście powiem Wam, jakie są plany, jeżeli chodzi o cały zakres tej inwestycji. Kiedy mniej więcej się to zakończy, no to mogę powiedzieć już Wam teraz, że mniej więcej za 2 lata pojedziemy tramwajem na Rakowieckiej. No i jak to mniej więcej tutaj wszystko wygląda. Przecież w tym roku są utrudnienia na Płaskiej, a w przyszłym roku będą na Alei Niepodległości. To jest dosyć pokaźne, bo nie będzie w ogóle tam tramwajów, a ruch samochodowy będzie ograniczony do jednej jezdni. Natomiast aktualnie tutaj na węźle właśnie Goworka, Rakowieckiej i Płaskiej możemy zobaczyć, że nie ma tramwajów. Tramwaje tutaj mają wrócić 2 września i tą informację dostałem niedawno, że tramwaje dalej wrócą 2 września, więc raczej to jest pewne. Natomiast pewne jest też to, że samochody tutaj nie wrócą na dwie jezdnie ulicy Płaskiej od razu razem z tramwajami. To się wydarzy trochę później. Trochę później, co oznacza, że na razie tego nie wiemy, kiedy to się wydarzy. Niemniej wraz z 2 września tramwaje wrócą i na Płaską, i na Gagarina, Goworka i oczywiście również spacerową. W skrócie 11 wróci na Sielce, więc to jest dobra informacja, że te wszystkie linie tramwajowe tutaj wrócą i już nie będzie jeździć ponownie jak w tym momencie linia autobusowa Z4. Ale to chyba śmieszne, bo w przestrzeni ostatnich kilku lat Płaska jest notorycznie zamykana, czy to w ramach przebudowy samej Płaski, czy to w ramach innych prac realizowanych właśnie w ramach budowy tramwaju do Wilanowa, cyklicznie na właśnie całe wakacje lub nawet dłużej. No, miejmy nadzieję, że to jest ostatnie takie wyłączenie i już więcej tego nie będziemy musieli tutaj ponownie przeżywać. Mówię to też z własnego doświadczenia, bo tutaj dosyć często z tych tramwajów korzystam. Może inaczej, codziennie właściwie. Niemniej, tak to wygląda w tym miejscu, a jeżeli chodzi o sam tramwaj na Rakowieckim, jak wygląda tutaj sytuacja? No, budowa się rozpoczęła. Rozpoczęła się na razie od tego odcinka, który jest właśnie najbardziej newralgiczny, czyli oczywiście przy ulicy Płaskiej. Tam teraz są wykonywane nowe rozjazdy. I sama zakres tej inwestycji jest dość pokaźny, bo wbrew temu, co się mówi, że to jest wyłącznie tramwaj na Rakowieckiej, to tutaj trochę więcej tych prac jeszcze będzie zrealizowane. Same dociągnięcie prac będzie do samej pętli na Kileckiej, gdzie będzie chociażby budowany nowy rozchodnik. Najprawdopodobniej przystanki w ramach zespołu przystankowego tramwajowego i pętli Kilecka zostaną przebudowane od nowa. Przystanek Metropole Mokotowskie będzie zupełnie inaczej zrealizowany, bo na same Metropole Mokotowskie będą też dojścia w formie przejścia dla pieszych od strony południowej przystanków, jak i również powstaną 2 zupełnie nowe przystanki Metropole Mokotowskie na wyjazdach w kierunku, czy to chociażby Mordoru, czy w kierunku ulicy Rakowieckiej. Mało tego, przystanek Wiśniowa w tym miejscu powstanie, a tramwaje będą jeździć tak samo jak na drugiej części Rakowieckiej, po lewej stronie jezdni, natomiast sama jezdnia będzie dwukierunkowa, ale po jednym pasie w każdym kierunku. Wyjątkiem będzie wyjazd w kierunku ulicy Płaskiej, gdzie będą 2 pasy do skręcenia strzania w lewo i jeden pas będzie wspólny do skręcania lewo i do skręcania również w prawo. Tak to będzie wyglądać, więc całkiem ciekawe tutaj, bo to będzie realizowane. W ramach tej inwestycji prawie żadne drogi dobrowolne nie są realizowane w ramach nowej części, pomijając budowę nowych dróg rowerowych na Alei Niepodległości, które po prostu będą realizowane w ramach budowy nowych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, które tam po prostu będą teraz zupełnie od nowa powstawać. Co ważne, cała ulica Rakowiecka dosyć mocno się zmieni, jeżeli chodzi o aktualny układ drogowy, bo nie będzie 2 pasów w każdym kierunku i nie będzie żadnych przystanków autobusowych, co oznacza, że raczej najprawdopodobniej tam zupełnie już zniknie ruch autobusowy i tylko i wyłącznie tramwaje będą jeździć, no bo wiąże, że jeżeli nie będzie przystanków autobusowych, to po co tam mają jeździć autobusy. Przynajmniej z tego, co aktualnie widziałem, żadne nowe przystanki autobusowe w tamtym miejscu nie są planowane, więc tak to wygląda.
Tymczasem tutaj dolatujemy sobie do przystanku tramwajowego Spacerowa, gdzie możemy zobaczyć, że faktycznie, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe na Spacerowej, dużo się nie dzieje. Przynajmniej jeżeli chodzi o węzeł przystankowy Spacerowa. Oczywiście dużo się więcej dzieje, jeżeli chodzi o dalszą odnogę na Belwederskiej i dalej w kierunku Jana III Sobieskiego. Na Gagarina prawie nic się nie dzieje, bo tam już właściwie jest wszystko gotowe, jeżeli chodzi o tramwaj na Gagarina. Jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa, to oczywiście tutaj przystanki autobusowe, droga, jezdnia nie mają ani docelowej warstwy asfaltu, ani innych elementów, więc to wszystko tutaj jest jeszcze realizowane. A na samej Spacerowej nie mamy jeszcze żadnej warstwy asfaltu, jeżeli chodzi o drogi rowerowe. No i powoli, powoli ten zarys torowiska tramwajowego w tym miejscu już dociera do ostatecznego kształtu z wymianą całej tej podbudowy żywicznej, która po prostu jest zmieniana i dzięki czemu tramwaje na spokojnie będą już mogły jeździć na długi czas bez jakiegoś utratku jakości, jeżeli chodzi o samo torowisko tramwajowe. I po prostu nie trzeba będzie robić dodatkowych serwisów i napraw, jeżeli chodzi o tą podbudowę. Więc to aktualnie jest w tym miejscu realizowane i możemy zobaczyć, że faktycznie na budowę tramwaju do Wilanowa tutaj na tym odcinku na Spacerowej, który chwilowo jest wyłączony, ale to właśnie jest główny powód wyłączenia tego w tym miejscu, jest dosyć duży. Dlatego właśnie z tym, że ta podbudowa się zepsuła i trzeba jeszcze zrobić dodatkowe prace na torowisku, tramwaje zniknęły z Gagarina. Bo pomijając ten fakt, to tramwaj na Rakowicki w żaden sposób de facto nie blokuje ruchu tramwajowego w tym miejscu na czas całe ponad miesiąca. Tramwaj tutaj na spokojnie mogłyby jeździć, ale też są realizowane jeszcze inne prace, jeżeli chodzi o torowiska tramwajowe właśnie w tym miejscu. Między innymi wymiana podkładów na Spacerowej, jak i również tutaj na Marszałkowskiej przebudowy części podziemnych, jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe na placu Unii Lubelskiej. No i różne inne rzeczy, które są realizowane tutaj na torowisku tramwajowym, tutaj to się łączy właśnie z tramwajem do Wilanowa, jak zobaczycie w tym miejscu. Tu mamy jeszcze starą podbudowę betonową, ta w przyszłości ma być zastąpione rozchodnikiem, ale ta przyszłość jest jeszcze nie zarysowana. A tu możemy zobaczyć właśnie to nowe torowisko, które tutaj zostało zrealizowane. No i tutaj to zjazdy tutaj są już od dawna funkcjonalne, one teraz zostały całkowicie po prostu wykopane od nowa i po prostu są ponownie poprawiane, jeżeli chodzi o tą całą podbudowę. Więc no tramwaj tutaj do Wilanowa, no wiemy już o tym nie od dzisiaj, że faktycznie w związku z tym opóźnieniem, w związku z tym, że tutaj zostało to źle zrealizowane, najprawdopodobniej przez miesiące zimowe, to po prostu zostało później tutaj też wniesione i dopiero na przełomie października i listopada tramwaje do Wilanowa mają pojechać. No niemniej, no aktualnie tutaj to też się zbiegło po prostu z tymi pracami na Rakowieckiej, to wszystko jest realizowane naraz. Niemniej, jak widzicie, ruch aktualnie samochodowy tutaj na Płaskiej jest aktualnie całkowicie przeniesiony tylko i wyłącznie na jedną jezdnię, na jezdnię wschodnią. I tak to już pozostanie na dłuższy czas. Nie mamy informacji, kiedy samochody będą już jeździć ponownie po dwóch jezdniach ulicy Płaskiej, więc ten układ drogowy w tym miejscu pozostanie na najbliższy moment, a tramwaje będą przejeżdżać po aktualnej tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli chodzi o układ drogowy, więc to faktycznie się trochę zmieni. Tutaj też oczywiście możemy zobaczyć, że po części jezdnia właśnie zachodnia ulicy Płaskiej jest rozkopana w różnych miejscach, w związku z tym, że raz po pierwsze trzeba wybudować nowe tory tramwajowe, a po drugie przebudować części podziemne, chociaż jeżeli chodzi o przebudowę części podziemnych na ulicy Płaskiej w tym miejscu, większość prac została już zrealizowana. I jeżeli mi tu zaczniecie zaraz pisać w komentarzach, a widzę, no, czemu tego wszystkiego nie zostało to zrealizowane naraz. W skrócie, cała przebudowa tego węzła w tym miejscu, Goworka, Rakowiecka i Płaska, czemu wszystkie zjazdy chociażby w Rakowiecką nie powstały na całej długości, tam powiem, że nie wiem. I nikt z tramwajów warszawskich nie jest w stanie mi powiedzieć, czemu tak to zostało podzielone, czemu nie dało się od razu wybudować wszystkich jazdów już w Rakowiecką na pełnej długości, tak aby w tym momencie ruch tramwajowy nie musiał być wstrzymywany na tak długi czas. Bo rozwieszenie sieci trakcyjnej na całym tym węźle to jest de facto jeden weekend, a nie tyle miesięcy. Więc tutaj zakres wyłączenia ruchu tramwajowego jest spowodowany tym po prostu, że prace, jeżeli chodzi o budowę nowych rozjazdów w tym miejscu, są zbyt obszerne i wchodzą po części w torowisko tramwajowe. W skrócie po prostu koparki i ciężki sprzęt, który tutaj by pracował bardzo blisko funkcjonujących tramwajów, nie mogły dobić tego zachowaniem bezpieczeństwa. I tego też po prostu wszystkie elementy, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe tutaj na Płaskiej, musi być zakończone przed uruchomieniem ruchu tramwajowego, bo chociaż jak widzicie, rozjazdy już są całkowicie gotowe i nigdzie w istniejącą już infrastrukturę tramwajową nie są realizowane kolejne prace, jeżeli chodzi o nowe rozjazdy i nowe szyny. O tyle po prostu aktualnie kolejne prace, które były tutaj realizowane, wchodziłyby zbyt blisko w funkcjonujący układ tramwajowy. No i to według mnie jest po prostu trochę dziwna sytuacja. Można było to zrobić od razu wszystko za jednym zamachem i też wtedy nie byłaby Płaska rozkopywana dwa razy. Ruch samochodowy by od razu już był tutaj funkcjonalny i tramwaje by też tutaj już sobie mogły na spokojnie realizować ten odcinek na Rakowieckiej dużo, dużo szybciej i płynniej. I nie byłoby tak dużych po prostu utrudnień, więc widać, że tutaj po prostu ktoś nie myślał o tym, żeby zrobić jak najmniej utrudnień, jeżeli chodzi o zakres tej inwestycji.
Niemniej, coś co faktycznie już mogę powiedzieć w tym momencie, to jest to, że tutaj są realizowane prace podziemne i tu jest główny zakres zaawansowania tej ulicy. Po prawej stronie będzie ruch kołowy, po lewej stronie tam będzie ruch tramwajowy. A to są ujęcia z dzisiaj. Z dzisiaj, bo ujęcia, które widzicie z drona, są sprzed ponad tygodnia, a na ujęciach z dzisiaj, czyli z 20 sierpnia 2024 roku, możemy zobaczyć, że już zostały tutaj ustawione, przynajmniej po części, nowe słupy od sieci trakcyjnej. Wedle zapewnień tramwajów, przynajmniej tych pierwszych, już tutaj z 2 września na nowym odcinku tramwajowym mają być po pierwsze gotowe rozjazdy, które wchodzą w zakres inwestycji, gdzie po prostu tramwaje nie mogą jeździć, jak i również ma być gotowa cała sieć trakcyjna, aby po prostu już później trzeba było zamykać w tym miejscu ruchu tramwajowego. Czy tak będzie i czy to się wydarzy, się wątpić, bo zazwyczaj tak się nie wydarzy, co za tramwaje mówią, w sensie nie wszystkie te informacje faktycznie dochodzą do skutku, jeżeli chodzi o wyłączenia planowane, ale może się tak faktycznie uda i zobaczymy. No jeszcze planuję jeden film zrobić z tej inwestycji na przełomie sierpnia i września, czy tutaj na 31 i 1 września, po prostu nagrać tą inwestycję, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na dzień bądź dwa przed uruchomieniem w tym miejscu ruchu tramwajowego ponownie. Niemniej tak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o zaawansowanie tej inwestycji. Natomiast coś, co faktycznie mogę powiedzieć, że już w tym momencie jest pewne raczej, to jest to, że autobusy, jak zniknęły teraz z Rakowieckiej, to już na nią po prostu nie wrócą, bo wedle nowego standardu i wedle nowego układu drogowego na Rakowieckiej są przewidziane tylko łącznie przystanki i tramwaj. Przystanków autobusowych nie ma. W sumie to choć nawet tego nie dziwi aż tak bardzo, bo na samej Rakowieckiej, w związku z tym, że teraz będzie po prostu cały czas jedno jezdniowe, ale będzie miała po jednym pasie w każdym kierunku i będzie mnóstwo nowego obszaru zielonego z nowymi chodnikami, z nowymi drzewami, to po prostu się może nie da się zbytnio wcisnąć tutaj i zielonego torowiska i pozostawić aktualnych drzew, których to dosyć dużo mimo wszystko pozostanie, i po prostu też zachować przystanki autobusowe. Po prostu tego miejsca zbytnio na tej ulicy już teraz nie ma. W ramach tej inwestycji powstanie parę nowych przejść dla pieszych. Nie będzie ich jakoś nie wiadomo tak dużo. Na samym odcinku pomiędzy ulicą Wiśniową, a pomiędzy ulicą Płaską będzie jedno przejście dla pieszych. Dwa będą przejście dla pieszych. Jedno na końcu przystanku tramwajowego w ramach węzła Rakowiecka. Drugie będzie na kolejnym środkowym odcinku. Powstaną też miejsca K plus R, czyli całą i jedź, więc będzie można się tutaj zatrzymać. A tu aktualnie jest realizowana przebudowa części podziemnej. To jest największy zakres zaawansowania, jeżeli chodzi właśnie tutaj ulicę Wiśniową. Tutaj w tym miejscu widzimy w ulicę Wiśniową nie będzie, znaczy będzie układ drogowy mniej więcej podobny jak teraz, tylko że po prostu każda jezdnia w tym miejscu będzie miała po jednym pasie w każdym kierunku. Pomijając oczywiście wjazd, który jest jednokierunkowy, no to on będzie miał cały czas po dwa pasy w każdym kierunku. Niemniej nie będzie żadnych tutaj lewoskrętów czy też prawoskrętów osobnych. Każda jezdnia będzie miała po prostu po jednym pasie wjazdowym, bez dodatkowych specjalnych pasów dla danego kierunku. Tutaj oczywiście na całym odcinku nowej ulicy Rakowieckiej pozostanie podtrzymane to, co było już w tym miejscu, jak teraz widzimy na ujęciach, czyli podwójna ciągła, nie będzie tutaj można wyprzedzić w żadnym miejscu samochodów, a tutaj się dosyć dużo zmieni, bo na same przystanki, teraz tutaj widzicie po lewej stronie, w kierunku centrum Warszawy, będzie wybudowane nowe dojście od tej strony skrzyżowania przejść dla pieszych wraz z poszerzeniem samego przystanku tramwajowego. Przystanki tramwajowe powstaną też na wyjazdach z tego całego węzła. Będą nowe rozjazdy na linii niepodległości, a sama linia niepodległości w kierunku centrum Warszawy zostanie zwężona z aktualnych prawie 4 pasów do 2 pasów w kierunku centrum Warszawy. Również tam wzdłuż tej ulicy powstanie droga rowerowa po jednej i po drugiej stronie samej ulicy, więc dosyć mocno się zmieni tutaj i to jest faktycznie na plus, a sama droga rowerowa będzie na długim odcinku, bo będzie się ciągnąć do tej istniejącej już tam przy polu Mokotowskim i na krótkim odcinku dalej w stronę dalszej części metra w kierunku Kabacz, tam po prostu ten odcinek nie będzie aż tak długi, ale będzie tutaj zrealizowany. W ramach tej inwestycji też tutaj na węźle tym właśnie przy metro pole Mokotowskie powstaną rozjazdy w splocie na ulicy Rakowieckiej, natomiast na wyjeździe z Alei Niepodległości, z tego co domyślam się i z tego co widzę ze względów technicznych, w związku z tym, że po prostu na dole się znajduje stacja metra, nie będzie zainstalowanych tutaj rozjazdów w splocie i będą zwykłe rozjazdy. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, nie mnie oceniać, ale tak to jest zaplanowane. Zresztą w sumie na takiej skrzyżowaniu, w takim układzie, w tym miejscu, rozjazdy w splocie może aż tak dużego nie miałyby znaczenia i sensu. No ale tak to będzie tutaj po prostu też zrealizowane. Co ja mogę powiedzieć jeszcze z ciekawostek, to jest to,
że dużą zaletą są te przystanki tramwajowe, które tutaj powstaną na wylotach tego całego skrzyżowania i po prostu chociażby pasażerowie, którzy będą jeździć tramwajami w kierunku Wilanowa, będą mieli swój osobny przystanek od pasażerów, którzy po prostu będą jechać w kierunku Mordoru, więc to jest faktycznie na plus, jeżeli chodzi o układ drogowy, ale tutaj pierwsze prace jakieś większe rozpoczną się dopiero na przestrzeni najbliższych czasu, bo sama Aleja Niepodległości ma być zamknięta, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy, dopiero na przyszłe wakacje 2025, jak i również wtedy nie będzie już jednej jezdni Alei Niepodległości. Zresztą na Alei Niepodległości dosyć dużo też będzie realizowanych prac, jeżeli chodzi o budowę tego tramwaju, bo chociażby pojawi się ta nowa droga tramwajowa, której w tym miejscu jeszcze nie ma. Nowe przejście dla pieszych, których tutaj jeszcze po prostu nie ma. No i też przebudowa przystanków autobusowych i zwężenie po części tej jezdni w kierunku centrum. Więc to się faktycznie zmieni. Niemniej w najbliższym czasie, jak coś zobaczycie właśnie takie teraz na tych ujęciach, co teraz widzicie, trochę ujęć z drona FPV jeszcze na najbliższym czasie. No i jak mi się uda, uzyskam pozwolenie od SOP-u na sam koniec tego miesiąca, bądź na początku września. Pojawię się tutaj i zobaczymy, czy faktycznie uda się uruchomić tutaj tramwaj 2 września. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Wybaczcie, że tak długo czekaliście na ten film, ale ja przez ostatnie 8 dni byłem na planie zdjęciowym, więc po prostu nie miałem szansy zbytnio nawet filmów montować, więc ten film zmniejsza z tym spod multikina. To była jedyna rzecz, którą faktycznie zrobiłem dla siebie na przestrzeni ostatniego tygodnia. Ale kolejne filmy, mam nadzieję, że się już będą pojawiać całkiem regularnie. Kolejny film z tramwaj na Rakowieckiej, jak powiedziałem, na przełomie sierpnia i września, a już później ta seria będzie się pojawiać normalnie co 2 miesiące. A tramwaj z Warszawy Zachodniej co miesiąc i film z tramwaju do Warszawy Zachodniej zobaczycie jeszcze w tym miesiącu. Więc trochę jeszcze będzie tych ciekawych filmów. Zresztą w tym miesiącu prawie się nic nie pojawiło, więc szykujcie się na duży zastrzyk filmów na najbliższym tygodniu, tym i kolejnym. No może bardziej tym kolejnym. Do zobaczenia. Cześć!